Siema, z tej strony Jason i dziś opowiem wam historię o Endermanie, czyli o trzecim bosie z Minecrafta. Jego prawdziwe imię to Slenderman, człowiek pająk, postać fikcyjna, jest miejska legenda traktująca o tajemniczej postaci, pojawiającej się niespodziewanie i budzącej przerażenie wśród dzieci lub ujawniającej się na zdjęciach. Znany jest również pod pseudonimem Slender. Więc teraz trochę o tej postaci. Postać, która mieszka w angielskim lesie, która prawdopodobnie może zjadać lub zabijać dzieci i również dorosłych. Ale jego głównym, jakby to powiedzieć, pożywieniem są dzieci. Enderman to wzór Slendermana w prawdziwym życiu. Wygląda tak samo, jest ogromny, może się teleportować jak Slenderman, ponieważ Slenderman jako postać fikcyjna tak samo się teleportuje. Enderman wydziela także białe, fioletowe kwiatki obok siebie, ma fioletowe, różowe oczy, jest cały czarny, ma długie ręce i nogi. Enderman to, jak mówiłem wcześniej, postać Slendermana. Istnieje wiele legend, na przykład coś o białym Endermanie, co powinno was zaciekawić w kolejnym odcinku. Dlatego już chcę powiedzieć, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, a kolejny odcinek będzie o białym Endermanie. Dobrze, ale już o tym Endermanie czarnym z Minecrafta. Enderman jest bardzo zły w Minecrafcie. Może nas zabić, a my mamy z nim trudną walkę. No chyba, że jacyś pro-playerzy, m.in. Dokness czy RoxMB, dadzą sobie z nim radę. Lub też dealer na przykład. Czarny Enderman może nam bardzo dużo zepsuć w właśnie Minecrafcie. Enderman to wzorowanie Slendermana. Twórcy wymyślili go, żeby odstraszać i wymyślać różne legendy. Jest jeszcze bardzo, bardzo dużo legend o Slendermanie, co mógł zrobić, ale ja wam właśnie mówię te najważniejsze. Slenderman i pierwsze udokumentowane wzmianki pojawiły się na forum Something Up w konkursie na stworzenie fikcyjnej historii o zjawiskach paranormalnych. Więc czy bierzemy to pod uwagę, że w po prostu Minecrafcie też są to zjawiska paranormalne? No, wątpię. Slender występuje jako postać epizodyczna w serialu na YouTube. No, na bazie legendy powstała seria gier komputerowych. Najbardziej znana i nawiązująca do legendy to Slender The Eighth Age oraz Yay School. U nas jest Slender The Arrival oraz Slendercraft. Połączenie gier Slender i Minecraft. Czyli widzimy, że właśnie Slenderman i Minecraft mają dużo do połowy, bo są bardzo połączone. Z czego powstał Enderman? W kolejnym odcinku możecie spodziewać się białego Endermana, czy też, jakby to powiedzieć, Hero Braina lub NTC303. Ja tu był Jason i do zobaczenia.